Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Zakażona koronawirusem kobieta urodziła dziecko. Wszystko jest dobrze, stan jest dobry, obydwojga. Postawili namiot do wymazów. Będziemy się starali w ten sposób jakby wspomóc sanepid. Dziś 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. W całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające tych, którzy zginęli. 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.41 rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim, pierwszą damą i pozostałymi 94 osobami w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewierny. W katastrofie zginęli też najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. 24-letnia mieszkanka powiatu lubińskiego z koronawirusem urodziła dziecko. Kobieta przebywa w szpitalu w Bolesławcu i urodziła poprzez cesarskie cięcie. Od dziewczynki pobrano materiał do badań. Kobieta z wynikiem dodatnim trafiła na oddział zakaźny szpitala w Bolesławcu 3 kwietnia. 24-latka 7 kwietnia przez cięcie cesarskie urodziła córeczkę Kornelię. Wszystko jest dobrze, stan jest dobry, obydwojga. Jedyny minus jest taki, że kobieta nie może kontaktować się z dzieckiem, żeby go nie zarazić, dodaje Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu. Kobieta kontaktuje się z córką tylko przez szpitalny system wideorozmów. Od dziecka zaraz po porodzie pobrano wymaz na obecność koronawirusa. Placówka w Bolesławcu to jedyny szpital w regionie, który zajmuje się takimi przypadkami. Przy lubińskim szpitalu RCZ rozłożono specjalny namiot. Będą w nim wykonywane wymazy pacjentów, u których podejrzewa się koronawirusa. Do tej pory w powiecie lubińskim zakażonych jest 29 osób, dwie zmarły. Przed południem pomarańczowy namiot stanął obok Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Zostaje postawiony pokazowo. On wstanie tak naprawdę dopiero od 12, czyli wtorku poświątecznego. Będziemy robili tu wymazy dla osób, które zakwalifikuje sanepid, wskaże listę osób. Będziemy się starali w ten sposób jakby wspomóc sanepid w uzyskiwaniu tych wyników, żeby ta liczba osób, którą się spodziewamy, nie musiała długo czekać. Spodziewamy się, że to będzie gdzieś w granicach 15 osób do 18 dziennie. Takich wymazów. Mam nadzieję, że tego nie będzie trzeba robić i tylko namiot będzie stał. W drugim namiocie będą przebierać się pracownicy medyczni. Oba sfinansowało starostwo powiatowe. Ja bym chciał podziękować placówkom służby zdrowia, RCZ-owi, MCZ-owi, Medicusowi, no i również sanepidowi, że wspólnie znaleźliśmy rozwiązanie. Wkłady są również tych jednostek, tych instytucji, chociażby w sprzęt, chociażby właśnie w medyków. My ze strony starostwa będziemy się starali zabezpieczyć w miarę możliwości środki niezbędne. Również zwróciłem się z takim apelem do wójtów i burmistrzów i prezydenta gmin powiatu lubińskiego. Już pierwszy odzew jest. W powiecie lubińskim jest 29 osób zakażonych koronawirusem, dwie osoby zmarły, 61-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta. 15 lat więzienia grozi 36-latkowi, który usłyszał 28 zarzutów dotyczących włamań do piwnic i altan na terenie Legnicy. Mężczyzna kradł wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni, oszacowano na kwotę 30 tysięcy złotych. Legnicy policjanci już od dłuższego czasu pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy włamań do piwnic i altan działkowych znajdujących się na terenie Legnicy. Sprawca po uprzednim włamaniu się do pomieszczeń dokonywał kradzieży przedmiotów przedstawiających jakąkolwiek wartość. Były to m.in. materiały budowlane, elektronarzędzia, garnki, klucze, a także kosiarki. Wartość strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni, to kwota 30 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, okazał się nim 36-letni mieszkaniec
mieszkaniec Legnicy, dobrze znany policjantom z wcześniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Funkcjonariusze przedstawili 36-latkowi łącznie 28 zarzutów. Z uwagi na to, że przestępstw tych dopuścił się w okresie tzw. recydywy, grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Głogowscy policjanci zatrzymali 20-latka, który od 3 miesięcy z kradzieży sklepowych uczynił sobie stałe źródło dochodu. Jego łupem były towary o łącznej wartości ponad 2000 zł. Mężczyzna usłyszał aż 7 zarzutów. Był poszukiwany i po zatrzymaniu trafił już do zakładu karnego. 20-letni głogowianin został zatrzymany przez policjantów w środę. Od stycznia do końca marca 2020 roku dopuścił się 7 kradzieży. Jego łupem padły towary o wartości ponad 2000 zł. Był to alkohol, kosmetyki, ale nie pogardził butami, czy artykułami sportowymi, czy artykułami gospodarstwa domowego. Na jego koncie znalazł się również kradzież nawigacji samochodowej o wartości 650 zł. Złodziej był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności i po zatrzymaniu oraz przedstawieniu zarzutu został przewieziony do zakładu karnego. Podejrzanemu grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Kilkuset młodych tancerzy wzięło udział w pierwszym turnieju tańca online Polskiego Związku Tanecznego. Zarówno zawodnicy, jak i sędziowie po raz pierwszy pracowali w takich okolicznościach. Młodzi tancerze z pomocą rodziców nagrali filmy, które wysłali do organizatorów. Ci złożyli kilkugodzinny film, który został podzielony na kategorie wiekowe oraz style taneczne. W określonym czasie przed komputerami zasiadło 30 sędziów z całej Polsce, którzy na żywo oceniali występy. Cieszę się, że jest tak dobry odbiór. Mam nadzieję, że przy innych okazjach, kiedy na przykład są wakacje i nie ma nas w klubach na miejscu, będziemy mogli też taki turniej rozegrać, bo ewidentnie formuła się sprawdziła. I gratuluję wszystkim zawodnikom, trenerom, którzy ich przygotowali, bo wiem, że dawali jakieś wskazówki przez internet rodzicom, którzy kręcili czasami rodzeństwa, to różnie bywało. No i oczywiście dziękuję zarządowi Polskiego Związku Tańca, że na takie przedsięwzięcie się odważył. Komisja sędziowska liczyła aż 31 osób. Drodzy Państwo, konkurencje, które były rozgrywane podczas tego turnieju, to hip-hop, modern, jazz, jump style, disco dance. Mam nadzieję, że tancerze, którzy wzięli udział w tym turnieju, będą zadowoleni i wystartują chętnie w drugiej edycji. W konkursie wzięli udział reprezentanci Jaworskiej Szkoły Tańca. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.